na lekcję matematyki. Tak, znów ta głupia matematyka. Oby szybko minęła. Wyjmijcie ołówki. Dobrze. Ołówki? Ja... Tak. Po co się staram? Mogę ściągnąć? Hej, nie! To Lizusie. Teraz też odmówi? Ciekawe. Megan, chcesz trochę kasy? No właśnie, chcesz? Dzień dobry. Ups! A! Wszystko widziałam. Do kozy. Idę. Przecież nic nie zrobiłam. Otwórzcie książki. Ojej, moja kocia księżniczka. Śliczna, prawda? Spójrz. O, aha. Ktoś rozmawia. Hej, czytajcie tekst. Proszę. Dziękuję. Czytamy. Jaki słodki pyszczek. Jakby do mnie mówiła. Zaraz. Dam. Och, tak za nią tęsknię. Dotknij jej nosek. Nie teraz. No weź, proszę. Dobra. Ona widzi. Obyście czytały. Co? Nieważne. Daj mi to. Ona patrzy. Nie! Ups. Hej! I co zrobiłaś? Nie płacz. Chwileczkę. Mam pomysł. Widzisz ten plastik? Zgina się przy podgrzaniu. Super. To trójwymiarowy kotek. Uroczy, nie? Megan się ucieszy. I co? To dla mnie? Cudowny! Za pracę i zwierzaki. Moje małe kociątko. Proszę. Co? Dobrze, dzieci. Przepiszecie wiersz. Aha. Jestem w tym świetna. To się rymuje. Ach, nuda. Ups. Dzięki, Luna. Wybacz. Nie chce mi się pisać. Przestanę. Cel? Bal! Jestem całkiem niezła. Proszę pani! Tak? To Luna. Robię notatki. Skup się, Megan. Och! Właśnie, skup się, Megan. Jestem bardzo zajęta. A to co? Ha, już wiem. Już się skupiam. Pomogę też Lunie. Dam jej trochę radości. Nie obejdzie się bez kolorów. Wygląda coraz lepiej. Zaraz. Gotowe. No proszę. Siema. Trzymaj. Niesamowite. Mogę pisać w tym okienku. Dziękuję. To całkiem fajne. Już się nie nudzę. Skupiłam się jak nigdy. Co? O, Rety. Luna? Skończyłam. Ja też. Ale jazda? Mam coś świetnego. Nie podzielę się. Juhu. Ups. Hej, stój. Został jeden? Dzięki, jesteś super. Trafi do reszty. Juhu. Wspaniałe, nie? Wow, jakie fajne. Cuksy, kiedy tylko zechcesz? Jak to zrobiłaś? Jeśli musisz wiedzieć, powiem ci. Tego dnia padał deszcz. Miałam sporo czasu na różne projekty. Widzisz? Miałam spory zapas tektury. W dodatku kocham słodycze. Pomyślałam, że zrobię automat do gum. Zapamiętaj dokładnie wszystkie szczegóły. Każdy jest ważny. Wszystko będzie jasne. Bach! A teraz gumki recepturki. Powodzenia! Trzymaj się! Użyję gorącego kleju. Widzisz? Przymocowane. Naciągnij gumki.
Oto mały automat. Jeszcze chwila. Fajnie, nie? Mechanizm jest gotowy. Pora na słodycze. Chcę, żeby było ładne. Nie chcemy surowej tektury. Chrum, chrum. Lubię świnki. Są urocze. Spójrz. Voilà. Teraz to napełnię. I to wszystko. Wow, jesteś genialna. Chcesz? I to jeszcze jak. Juhu, to działa. Uwaga, dzieci. To ważne. Gotowa? Rzuć. O nie. Dobra, kto to zrobił? Pożałujecie. Co to? Niedobrze. To na poważnie? Czy jaśnie? Co on robi? Nie uciekniemy. Zaczynamy. Musimy zwiać. To takie trudne. Wiem. Poczekaj chwilę. Wyjmę telefon. Gdzie on jest? Nie ma go. Wezmę mój. Nie ma. Co się dzieje? Szukacie tego? Nie ma ściągania? Jak to zrobił? Ktoś dzwoni. Halo? Tak, naprawdę? Już lecę. Muszę iść. Bez wybryków. To dobra okazja. Weź telefony. Brakowało mi go. Hej, o co chodzi? Nie działa. O kurczę, to niesprawiedliwe. Co teraz? Czekaj, telefon nauczyciela. Mam pomysł. Wezmę to. Tak, modelina. Doskonale. Wezmę swój puder. Nigdy mnie nie zawiódł. Co robisz? Pobieram odcisk palca. Posypię pudrem. I przykleję taśmę. Zdejmę odcisk. Przeniosę na modelinę. Delikatnie nacisnę i gotowe. Wezmę płynny lateks. Nałożę pędzelkiem. Poczekam, aż zastygnie. 1, 2, 3. Start! I po sprawie. Mogę to zdjąć. Tak, żeby nie zepsuć. Voilà! Odcisk nauczyciela. Zobacz. To działa! Włączyłam! O, teraz mój! Proszę. Jesteś genialna! Pospieszmy się. Mamy odpowiedzi. Dostaniemy szóstki. Bierz dalej, Miles. Spieszę się jak mogę. Dalej! Nie wiedziałabym tego. I już. Zaraz, telefony. Odłóżmy je. Tak jak były. Teraz spokojnie. Przepraszam. O, czas minął. Kończymy. Niech spojrzę. Rozczarujecie mnie? Co? Nie wierzę. Co dostaliśmy? Po szóstce z plusem. Hurra! Piąteczka. Świetna książka. Miles, patrz. Pamiętajcie, wszystko widzę. Zawsze. Wiem, co zrobić. Uciekajmy stąd. Powodzenia. Oj, nie udało się. Spójrz na drzwi. Co z nimi? Lekka przesada. Utknęliśmy tu. Niedobrze. Annie, patrz. To klucz. Zaraz uciekniemy. Nietypowe. Złamany klucz. Och, jak zwykle. Widziałaś? Nie wyjdziemy. I to nigdy. Co jeszcze nas czeka? Jestem głodny. Czekaj, mam coś. Spakowałam przekąski. Proszę. Chwileczkę. A to co? Miles, zobacz. Zaplanujmy coś. To gumy? Wezmę. Jednak uciekniemy. Weźmy się do pracy. Odpakuję gumę. Zdejmę pazłotko. Ułożę klucz na gumie.
i docisnę. Zostawi odcisk. Teraz to pomaluję. Ostrożnie. O to mi chodziło. Przeniosę to na papier. I wytnę. Mamy wzór klucza. Teraz wezmę puszkę. Otworzę ją. Położę papierowy klucz na wieku. Muszę go wyciąć. I to bardzo dokładnie. Wow! Mamy klucz! Chyba się uda. Wypróbujmy. Czekaj. Nie zostawię kanapek. W drogę. Boję się. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Przekręcam go. Otwarta kłódka. I co, profesorku? Uciekaj! Uciekamy! Tak się cieszę. Nic nas nie powstrzyma. Tworzymy świetny zespół. To sala lekcyjna? Jak to możliwe? Biegamy w kółko? Potrzebujemy mapy. Nic nie rozumiem. O, dzień dobry. Mamy kłopoty. Naprawdę sądziliście, że uciekniecie? Wystawię oceny. Wszystkim postawię pałki. Nudzi mi się. Bądźcie cicho. Halo? Czerwony alarm. Brzmi poważnie. Muszę iść. Bez pośpiechu. Widzę was. I poszedł. Podejrzę oceny. Co dostałam? Zaraz. Co to? Nie do wiary. Miles, spójrz na to. To plan ucieczki. Nic nie rozumiem. To jakiś szyfr. Czy gumka pomoże? Warto spróbować. Nic nie dała. Ja spróbuję. Użyję latarki. Nie rozczytam. To strata czasu. Aha, wiem. Przyjrzyjmy się. To zwykłe bazgroły. Nic nie pomaga. I co teraz? Zaraz. Wiem! Załatwię to. Wezmę kartkę papieru. Narysuję okrąg, a potem mniejszy. Właśnie tak. Przykleję patyczek od loda. I obrysuję. Jeszcze jeden. Teraz to wytnę. Dodam czerwoną folię. I połączę części. I gotowe. Właśnie o to chodziło. Wierz mi. Dobra, wypróbuję to. Wow, to działa. Czerwony wzór znika. Hej, to mapa. No nie. To droga do wyjścia. Mamy to, Miles. Brawo, Annie. Poproszę. O nie, nauczyciel. Skąd to masz? Wyrzucę to. Muhohoho. Jaki wredny. Mam dla was niespodziankę. Trafiacie do kozy. To nie fair. To wasza wina. Miles, słuchaj. Nie gadać! Wow, jaki zły. Cicho. Annie, mam pomysł. Co mówiłem? Nie uda się. Napiszę liścik. Czemu na to nie wpadłam? Pospieszę się. Psst, spójrz. O, to znaczy... Co jest? Zabrał list. O nie, wpadłam. Dość wygłupów. Ci, do roboty. To okropne. Hej, zobacz. Nie hałasuj. Nie rób tego. Mam. Patrz. Co ty robisz? Potrzebuję rolki. To nam pomoże. Jeszcze jedna rzecz. Owinę ją folią. Mocno naciągnę i zabezpieczę gumką. Okręcę ją. Musi być napięte. Wygląda świetnie. Co ty na to? Co to? Dla ciebie też mam. Dzięki. Ale po co? Wszystko muszę tłumaczyć. Napiszę na folii. Może być. Teraz poświecę latarką. Spójrz na ścianę. No już.
Co? Dobra! O! Tajna wiadomość! Czekaj! To świetny pomysł! Włożę latarkę! Mogę odpowiedzieć! Świetny plan! Cii, nie hałasuj! Apsiu! Fuj, ohyda! Potrzebuję chusteczki! Gdzie one są? Były tutaj! Zaraz wracam! Hej! Wyszedł! Ekstra! Och, nie cierpię szkoły! Dzieciaki są okropne! Chodź! Poczekaj! Eni, wróć! Jest gorąco! Wyjrzę na korytarz! O, to pan! O co jej chodzi? Nie przewidziałam tego! Powiem Milesowi! Ach, orzeźwiające! Miles, daj mi ten kubek! Hej, to moje! Mam pomysł! Odwrócę kubek i zrobię dziurkę. Wezmę sznurek. Przeciągnę go przez dziurę. Zawiążę supeł na końcu. Tak, żeby nie wypadł. Musi być większy od dziury. Wystarczy. To samo z drugim kubkiem. Spójrz na to. Potrzymaj to. Jak z tego pić? Wcale. Patrz. Przyłożę do drzwi. A, już kumam. To słuchawki? La, 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 la. Nie wolno tu tańczyć! Co się dzieje? Słyszę, jak mówisz. Czekaj! Już! Mamy okazję! Chodźmy! Dość tych kocich ruchów! Długo pan patrzy? Idź na lekcję! Ale sztywniak! O, fajny kawałek! To znaczy, ta młodzież. Gdzie oni są? O nie! Nie ma ich! Jak to możliwe? Wow. Za blisko ekranu. To nie jest dla ciebie dobre. What? Niszczysz sobie wzrok. Proszę, nie płacz. Niech pomyślę. Mogę wykorzystać to. Zaraz zobaczysz. Widzisz to pudełko? Potrzebujemy otworu do wyświetlania. Widzisz? Teraz obrócę pudełko. I przykleję tę część w tym miejscu. Będzie trzymać telefon. Wieczór filmowy wjeżdża na pełnej. Chcesz wypróbować? Hej, patrz! Mój serial! Ale super! Od razu lepiej. Dzięki! Nudy. Ale przekąską nie pogardzę. Wow! Ale świeża! Mama się wkurzy. No cóż. Ups! A to? Jaki czerwony! A do tego soczysty! Wow! I co teraz? Kroimy? Oczywiście! Do dzieła! Kochanie? Nie! Odłóż nóż! Nie, nie, nie! Przepraszam. Mało brakowało. Aha. Brian! Nie! No dobra. Ale wredne. Nie podoba mi się tu. Nie złość się. Kocham. Nie! Biedaczek. Co on rysował? Ewidentnie uwielbia te pisaki. Myślę, że mogę coś z tego wyczarować. Daj mi sekundę. Tadam! To jak twoja własna kuchnia. Wow, naprawdę? Możesz dotykać czego tylko chcesz. Czego tylko chcę? Zróbmy kolację. Odpalam kuchenkę. Patrz, gotowanie to frajda. Gotowe. Muszę dodać jeszcze kilka rzeczy. Na przykład cebulę. Chcę też trochę keczupu. A raczej dużo. I trochę sałaty. Poproszę ser. Kanapka idealna. Ale czym jest burger bez frytek? Gotowe. Nie zapomnijmy posolić.
Oto idealny lunch. I oczywiście słodki napój do popitki. O nie, prawie się wylało. Gotowe. Przyrządziłem to wszystko sam. Brawo, szefie. Jestem taka dumna. Wow. A te? Są niesamowite. Mamo, zobacz. Fajne, co nie? Za ile? To jak, kupisz mi? No nie wiem, Ryan. Dycha wystarczy. Dopiero co zapłaciłam rachunki. What? Przepraszam, kochanie. Ale czekaj. Zapomniałam, że mam zbędny karton. Chcesz nowe buty, co? To je dostaniesz. I to za darmożkę. Wystarczy wprawna ręka. I wycinamy. Bardzo ładnie. Teraz trzeba to wszystko połączyć. Nacięcia sprawią, że będzie się to łatwiej wyginać. Tylko nie wciskaj ostrza zbyt mocno. Doskonale. Odwracamy. Widzisz, jak się wygina? Przyklejmy to do podeszwy. Tak, właśnie w tym miejscu. Super. Kolejny element smarujemy klejem na dwóch końcach. Będzie z tego pasek. Przydałoby się im trochę koloru. Wystarczy odrobina niebieskiego. Czyż nie? No i dobra, gotowe. Wow. Podobają ci się? No to czas je wypróbować. Powinny pasować idealnie. I wyglądają świetnie. No i? Wow, są super, mamo. Czekaj, wow, musisz to zobaczyć. Patrz, okej. Ojej, będę potrzebować więcej tektury. To jest trudne. No, nie, chwila, nie dam rady. O nie. Co? A może... Nie. Dlaczego to takie trudne? Czy to naprawdę konieczne? Użyj tego. Wymarzę twoje błędy. Super. Ale i tak muszę znaleźć rozwiązanie. Nie, to na pewno nie jest to. No dalej. Za dużo warstw. Megan? Chwila, już prawie to mam. Odpowiedź to na pewno C. Tak myślę. Jak na razie idzie dobrze. A może jednak nie? Już skończył się tusz? Ups, przepraszam. Pójdę po to. Są tu jakieś długopisy? No cóż. Niech pomyślę. Jest tu coś? Na pewno gdzieś jest. O nie, to nie wróży nic dobrego. Zmiażdżyłam go. Teraz na pewno nie będzie pisał. Brawo ja. Ale wciąż mogę go jakoś używać. Z akcentem na jakoś. Wygląda jak moja słomka. Wiem, daj mi to. Nadciąga własnoręcznie robiony długopis. Znalazłem pióra. Zatkają koniec. Całkiem fajne to. Potrzebujesz jeszcze długopisu? Należy do ciebie. Naprawdę? Wow! Dziękuję. Niczego sobie. Psik! O! Przepraszam. To te pióra. Uwaga, dzieciaki! Czuć magię w powietrzu! Ach, te jednorożce. On naprawdę wie, co robi. A ja zdecydowanie nie. Ale mogę spróbować. O rany, to okropne. Jestem najgorszą artystką w historii. Gotowe! Ty to zrobiłeś? O tak. Jednorożce to mój konik. Mów za siebie. Przyda mi się pomoc. Wielka ta latarka.
Jest tu coś, czego mogę użyć? Chwileczkę. Bingo! Pójdziesz ze mną. Brian? Pomożesz? No nie wiem. Opłaci ci się. Z przyjemnością służę pomocą. Światło? Doskonale. Mogę po prostu obrysować cień. To idealna podstawa, prawda? Dzięki. Wow, nieźle. Teraz mogę to zrobić po swojemu. Zaczyna to wyglądać dobrze. O wiele lepiej niż mój pierwszy. Czas na kolor. Bez tego nie byłoby jednorożca, prawda? O, robi się coraz słodszy z każdą sekundą. Wow, jaka piękna grzywa. O, nie mogę zapomnieć o ogonie. To bardzo ważny element. I ładny. I co? Skończyłam. Oboje skończyliśmy. Widzę, dobra robota. Tak, udało się. Oj, żartujecie sobie? Pała? A ty co dostałeś? Też jedynkę? Jak to się mogło stać? Poczekaj, to ci się spodoba. Patrz i podziwiaj. Co robisz? Zaraz się przekonasz. To będzie coś pięknego. Faktycznie. Już poznajesz? Zawsze zirytowany. Nawet brzmi jak on. Prawda? No nie. Co się tu dzieje? W szkole nie wolno się śmiać. Co my tu mamy? Muszę lecieć. Nie tak szybko. Zatrzyj to. Przestań. To musi boleć. To cię nauczy. Nienawidzę młodzieży. On jest taki wredny. Nic ci nie jest? Ha? Piszę cię klasówkę. Znowu trzeba ocenić testy. Nie znoszę tego. Ha, mam pomysł. Niech kostka zdecyduje. W ten sposób będzie szybciej. O, jak mi przykro. Jedynka. Czuję, że żyję. Powodzenia następnym razem. Uwielbiam to. Kolejna pała. Jaka szkoda. Trzeba było się przygotować. No, no, kto by pomyślał. Ktoś dostał piątkę z plusem. I skończony. Co? Oblałam? Przecież tyle się uczyłam. Super, piąteczka z plusem. Jakim cudem. Naprawdę chcesz wiedzieć? Piszę sobie klasówkę. Trudne to. Ale poradzę sobie. Gotowe, zaraz. Co to? Jestem maszyną do oceniania. Ech, nie ma szans, żebym zdał. Obmyślam nowy plan. Użyję mojego specjalnego markera. Gotowy, będę przez niego dmuchał. Tak, żeby pokryć papier. Teraz zmienię kolory. Normalnie sztuka współczesna. Powinno zadziałać. Czas na drugi etap. Napiszę wiadomość. To będzie genialne. Koleś się ucieszy, a ja dostanę dobrą ocenę. Wow, całkiem ładnie mi wyszło. Jeszcze tylko jedna rzecz. Użyję spinacza do papieru, żeby połączyć obie kartki. Teraz czekamy. Mam dobre przeczucie. Serio? Wow. Czasami trzeba się podlizać. Masz, sama spróbuj. Dzięki. Soczyste. Siemka. Jestem bardzo rozczarowana. W czym problem? Wygląda realistycznie. Mam na ciebie oko. Zacznijmy lekcję. To tak. Pokażę jej. Stworzę coś wyjątkowego. To będzie arcydzieło. Zacznę od pomarańczowej farby. Wow, ale mam talent. Da Vinci byłby dumny. Następnie namaluję okulary. Haha, uwielbiam to. Co tam robisz? Nadaje się do galerii sztuki. W ogóle nie słuchasz. Idealna podobizna. Daj mi to. To mam być ja? Co? Nie podoba się? Doigrałeś się. Pożegnaj się z farbami. Do śmieci. I dość tych wygłupów. Szkoda dobrych farb. Ale z drugiej strony przydadzą mi się kredki. Do dzieła. Najpierw ją zatemperuję. Właśnie tak.
Wezmę szczyptę pyłu i posypię pustą paletę. To samo zrobię z resztą kredek, ale kolorowe jak tęcza. Teraz doleję wody. Wystarczy kilka kropli. Prawie jak farby. Próba generalna. Uwaga! Wow! Działa! Rewelacja! Namaluję coś wyjątkowego. To będzie moje największe dzieło. Hej! Co znowu kombinujesz? Ups, nic takiego. Ostrzegałam cię. Zostaw! Coś ty narobił. O! To jest piękne! Że co? Znowu mnie lubi. O, interesujące. Rozumiem. Nudę na pudę. Hej, Justin. A? Co? Zagramy? No dobrze. A masz! Tylko na to cię stać? Przegrasz! Dawaj! Klasa? O, niezły ruch. Ha? Gry na lekcji są zabronione. Gra? Jaka gra? Tak lepiej. Psst, chodź no, słuchaj uważnie. Hej, widzicie to? Żadnego szeptania. Teraz nam się dostanie. Skupcie się. Mam pomysł. Co o tym myślisz? Nie, wtedy dopiero się wkurzy. Ale z ciebie sztywniak. Zanudzę się na śmierć. Przepraszam. Zaraz. Wiem, co robić. Po pierwsze, taśma klejąca. Nakleję ją na moim zeszycie. Zrobię dwie linie pionowe, a potem dodam dwie poziome. A kółka i krzyżyki będą ze spinaczy. Hej, Emily! Po co to? A? Nie czaję. Spójrz na to. Ja zacznę. A, już rozumiem. Niech będzie tutaj. Mój ruch. Jesteś pewien? Wiem, co robię. Czyżby? Wygrałam. Dobra gra. To co, rewanż? Co tam wyprawiacie? Nic, naprawdę. Pilnie słuchamy. Skoro tak mówicie. Wow, uwierzył nam. Przybij piątkę. Już jestem. Uwielbiam być w centrum uwagi. Co do? Wytłumacz się. Stoisz mi na drodze. Raczej odwrotnie. Przyjrzyj się. Łamiesz całe mnóstwo zasad. Ha? Co jest? To jakaś pomyłka. Nie możesz zrobić wyjątku? Zaczniemy od naszyjnika. I tak ci nie pasuje. Nie, to był prezent. Teraz paznokcie. Dopiero co je zrobiłam. Nie mój problem. Zwariowałeś? Czysta przyjemność. Moje piękne paznokcie. Jak mogłeś? Co dalej? A tak, włosy. Ciach, ciach. Zaczekaj. Nie możesz. To jakiś koszmar. Zaraz się obudzę. Nienawidzę cię. Wiem. Pożegnaj się z makijażem. Czego by tu użyć? O, szmatki do tablicy. Jak znalazł. Nie ruszaj się. Mogę już iść? Meh. Orientuj się. Ha, niezły cel, ale ja mam lepszy. Cóż, to dobry początek. Nie znoszę tej klasy. Okej, miejmy to z głowy. Patrz, potrafię żonglować. Pokażę tym dzieciakom. Szkoła nie może być zabawna. A, moje uszy. Co to za hałas? Niezapowiedziana klasówka. Nie, tylko nie to. Daj spokój. Do roboty. Obleję jak nic. Ja nie, jestem przygotowana. Mam tu wszystkie odpowiedzi. Co powiedziałaś? Hej! No co? Nie możesz używać telefonu. O czym ty mówisz? Spójrz na znak. Muszę go schować. Mało brakowało. Mam lepszy pomysł. Odpowiedzi mam na końcu języka. Tego też nie wolno. Co?
Ech, co mnie to obchodzi? O, co robi Justin? Oszukuję! Wynocha z mojej klasy! Czekaj, to nie to, co myślisz? No trudno. Biedny Justin. Co się stanie, jeśli obleję? Pomocy! Wyleciałam ze szkoły, bo dostałam jedynkę! Nie mogę do tego dopuścić. Chwileczkę. Już wiem! Użyję swoich włosów. To takie oczywiste. Zaplotę ściągę w warkocze. Nikt nie zauważy. Teraz bez problemu zdam. Ciekawe, jak smakuje kreda. Fo, kiepsko. Szybciutko. Dziwne. Hej, co tam robisz? Podziwiam moje złote loki. Na pewno nie oszukuję. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Och, w porządku. Ale frajer? Muszę szybko wysłać, żeby nauczyciel nie zobaczył. Patrol telefoniczny? Zakaz wnoszenia telefonów. Co on gada? Potrzebuje mojego telefonu? Oddaję telefon? Proszę bardzo. Dziękuję, Emily. Możesz wejść. Stój! O nie! Coś jest nie tak. Drugi telefon. Niezła próba. Ach, tak blisko. Okej, to nie przejdzie. Może w takim razie... Otwórz szeroko. Musi się zmieścić. Nie mogę uwierzyć, że to robię. No dobra, próbuję. A? Mogę wejść? Najpierw muszę cię zeskanować. Nie ruszaj się. A to co? Telefon, spadaj! Myślałam, że to zadziała. Jeszcze gorszy pomysł. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Jakiego koloru użyć? Ale fajnie wygląda. Już wiem. Mogę pożyczyć kredki? Bardzo proszę. O, nie. Twardy negocjator. Dam ci w zamian lizaka. Lizak? Pf. To może wolisz gotówkę? Trzeba było tak od razu. Umowa stoi. Nareszcie. Dodam do oszczędności. Jestem bogaty. Właśnie tego potrzebowałam, ale muszę wprowadzić drobne poprawki. Ułożę kredki na podłodze i okleję je taśmą. Dokładnie tak. Na kredkach położę mój telefon. Teraz je zwinę. Tak, żeby ukryć telefon. O to mi chodziło. Chwila prawdy. Jestem gotowa do zajęć, tylko ja i moje kredki. Zaraz się przekonamy. Śmiało. Nie wykrywa telefonu. Chyba jesteś czysta. Możesz wejść. Udało się. Wszystko zgodnie z planem. Nie mogę się obyć bez telefonu. O nie, tylko nie to. Zapomniałam go naładować. To jest naprawdę trudne. Muszę się skupić. Fuj, obrzydliwe! Nie obgryzaj paznokci! Ups, przepraszam. Chyba się przesiądę. Na czym to ja? A tak, czas na przekąskę. Co? Hej, dyskretniej. Bo będziesz miała kłopoty. Co? Ach, racja. Dzięki za przypomnienie. Po prostu skup się na lekcji. Jasne, już się robi. Dam radę? O, już wiem. Ups, chyba jednak nie. Muszę to zetrzeć. Co do? Co się stało z moją gumką? Jeszcze tego brakowało. Pożyczysz gumkę? Nie ma mowy. Trzymaj się z dala od moich rzeczy. Sorki, Emily. Nie bądź takim zgredem. Hej, czy to pistolet do klejenia? Mogę to wykorzystać. I nawet wiem jak. Do dzieła. Nałożę klej na końcówkę ołówka. Ma być gruba warstwa. Teraz potrzebny będzie brokat. Posypię klej brokatem. I poczekam, aż klej zaschnie. I właściwie gotowe. Wypróbuję. Działa. Nawet lepsze niż zwykła gumka. I jak ślicznie wygląda. Ups. Jestem przygotowana. Dobrze, uważajcie. To jest trudne. On żartuje? Nie jestem bystra. Chwila. Co ty robisz? Lokaju? Pani wołała?
Proszę. Oby się udało. Nie potrafię. Ha? Co ona robi? Jestem mądra. Zobacz, to takie proste. Bijcie mi brawo. Co za głupek. Znam odpowiedź. He? Niedobrze? Wiesz co? Świetnie. Och, dziękuję. To dla mnie? Bardzo miło. Czy to żart? Poddaję się. To mój szczęśliwy ołówek. Och, to smutne. Lokaju, chodź tu. Pani przybory. Najlepsze na rynku. I jeszcze zeszyty. To chyba wszystko. Świetnie się spisałeś. Może dam ci podwyżkę. Idź już. Wyciągnę zeszyt. Trzymam go tutaj. Ha? Co to? Pyszna cytryna. Schowam na później. Co cię śmieszy? Trzymasz tam książki? Dzień dobry. Nie spóźniłem się. Muszę wyjąć książki. To poręczny sedes. Bardzo pojemny. Wspaniały. Wolę manekina. Nie wiesz? Dziś dzień bez plecaka. I kto się ośmieszył? Że co? Nie do wiary? Nie wiedziałam. To żenujące. Mamy sprawdzian. Nauczyliście się? Jest trudny. Nie jestem zachwycona. Na co czekacie? Do dzieła! Obleję. Kto pomoże? Lokaju, chodź tu. Patrz, co mam. Specjalna dostawa. To pizza? To nie jest zwykła pizza. Sam ją upiekłem. Wow, genialne. Wiedziałem, że dobra. Co pan robi? Proszę wyjść. Muszę iść. Czekaj, wróć. Nie odszedłem. Wiedziałam, że zostaniesz. To będzie zabawne. Brum, brum. Ma specjalny kamuflaż. Chciałbym mieć prawo jazdy. Zaparkowałeś? Świetnie. Ekstra. To moja praca. Może jednak zdam? Jestem przebiegła. A? Co to? Ściągasz? Daj spisać. Hej, przestań. To moja praca. Jesteś wredna. Chwileczkę. Nie mogę zgubić klucza. Chcę tę książkę. Ale jak? Aha. To pomoże. Do dzieła. Siup. Trafiłam. To łatwiejsze niż myślałam. Nene. Czekaj. Hej, spadaj. To moje. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. O, patrz. Róbcie dziś notatki. To chyba proste, prawda? Nie spodziewałam się tego. Lepiej zacznę. Czego potrzebuję? Długopis? Nie, bez sensu. A! Wiem! Mam coś świetnego. To rozwiąże problem. Użyję tego. Podkreśla słowa. O to chodzi. To takie proste. Gotowe. Dobrze, że to mam. Och, to tragiczne. Taś ma to przeżytek. Teraz jest to. Każdy kolor, jakiego zapragnę. Wow, to wspaniałe. Czego użyć? Co za zakreślacze. Bezmeróżowy. Nie, niemożliwe. Dodam inny. Na przykład żółty. Wow, co za akcja. Jak ładnie. Dziękuję. Jak tęcza. U mnie wieje nudą. Nie szkodzi, podoba mi się. Co zrobiłaś? Zniszczyłaś książkę. Ale jak to? Spójrz na znak. Znasz zasady? Na pewno się dogadamy. Jak będzie? Co? Nie ma mowy. Ale to pieniądze. Powiem tacie. Do kozy. A ty? Ha? Nic nie zrobiłam. To mazak? Nie, spokojnie. Proszę spojrzeć. To taśma. O, mogę oderwać? Książka jak nowa. O, w porządku. A nie mówiłam? To niesprawiedliwe.
Mam tylko jedno wyjście. Daj taśmę. Proszę. O, dzięki. To jest całkiem niezłe. Zaprzyjaźnijmy się. Nudzę się. O, nauczycielka. Dzień dobry. To dzisiejsza lekcja. Wyjmę zeszyt. A, mam go. Zapiszę to. O, chwileczkę. Mam. Jestem gotowa. Przygotowałam się. Co? Mam tylko jedną kartkę. To musi wystarczyć. To bez sensu. A to co? Nie ma mowy. To moje. A gdzie zeszyt? Nie mam. To skandal. Ja ci pokażę. Jak to możliwe? Chcę do mamy. Wow, zaskoczyła mnie. O nie, niedobrze. Nie ma miejsca. Co zrobić? Hej, Meg! Co tam? Ach tak, poczekaj. Wyrwę kartkę. Chwileczkę. Co robisz? Zobacz, to fajne. Zegnę kartkę. Na dole też. To jak origami. Poskładam kartkę. I przełożę czystą. O tak. To wystarczy. Co ty na to? Nieźle, co? Wow, genialny! Jesteś super! Rozłożę kartkę. Wow, pusta strona! Teraz przepiszę z tablicy. Nauczycielka nie zauważy. Dziękuję. Już kończymy. O, zmęczyłam się. Czekaj, jeszcze raz. Nieważne. Dzień dobry. Wow, pomocy! A, oj, to mogło zaboleć. O, raju. O, halo? O, ty żyjesz. Dobrze, no cóż. Podejdźcie tu. Zastępcą dyrektorki będzie... Ja, na pewno ja. Brian? Za co? Słabo. Ach. Tak jest! Teraz ja rządzę! Zaczynamy! O nie! Co to będzie? To nie fair! Słuchajcie, dzieci! Dziś poznamy liczbę... Co? Widzisz? To kreda, prawda? To sztuczka z mydłem! Mydło? Jak mogłeś? Aha. Kto to zrobił? Sądzisz, że to śmieszne? Zgłoszę to do dyrektora. Poczekaj. Halo? Zaraz, co? Dobrze. To nie ja. Dobrze, że pan jest. Proszę, ktoś mi zrobił kawał. Ale wstyd. Tak nie wolno. Zobaczmy. Poważnie? Komu cytryny? Zajmę się tym. Tablica będzie pięknie pachnieć. To powinno pomóc. Serio? Tak, proszę coś napisać. Hej, to działa. O, niesamowite. Jak? Naprawdę? Niemożliwe. Fantastycznie. Wow. Mam cię na oku. Dziękuję. Więc... To było świetne. Żółwik. Dyrektorze! Co? Proszę! Chodź tu! Co zrobiłem? Co? To! Ty! Świetne! To dla pani! Pa! A? Dzień dobry! Genialne! Straszne! To nie wszystko! Mam zniszczoną spódnicę! Uwielbiam plastykę! Dziś malujemy! Jak mówiłam... Ciekawe. Zasłużyłeś na to. Nie do wiary. Histeryzuję. Na co mi to? Muszę się zdrzemnąć. Dobranoc. Słucham. Serio. Prawda? Słucha pan? Halo. Zaraz nie wytrzymam. Dość tego. Co jest? Zasnął pan?
Gdzie on jest? Koniec lekcji! Mam tego powyżej uszu. Możesz przyspieszyć? Staram się. Nie mam siły. Nadal mam karę? Czemu? Może jeszcze chcesz nagrodę? Dobrze, masz. No, no, no. Wiem, kto ją zastąpi. Umiesz czytać? Co? O, to zakaz? Przyłapałem cię. Uśmiechnij się. Gotowe. Ładnie wyszłaś. Chcę to na pamiątkę. Ale jestem dobrą uczennicą. Szybko. Jedziemy. Obyś miała dużo siły. Proszę. Sznur? Co mam z nim zrobić? Wystarczy kilka węzłów? No dobra. Trzymaj się, dyrektorze. Ach, jak cudownie. Odpowiednia prędkość. Świetnie. Nie za szybko, co? Nudzę się, ale nie na długo. No dalej. Co? Nie! Uważaj! Ha. Słucham? Za co? O nie! Strzelić w ciebie? Leci! A, nie! Serio? To było niegrzeczne. Nieładnie. Masz rację, przepraszam. Żółwik. Dobrze, super. Którego wycisnę? To szkodliwe dla skóry. Hej, co ty na to? To lepsze niż wyciskanie. Zobacz. Dość przyjemne. Zawiń kawałek. Zwijaj, aż będzie ciasno. O, a potem zgnieć. Ma być płaskie. Widzisz? I zawiń w papier. I tak dalej. To skomplikowane. Ale już kończę. Zrobiłam ich kilka. Fajne. Poczekaj. Hej, Brian. Łap. Co? Nic nie rozumiem. Co to? Zobacz. Wyciskamy. Lepiej niż z twarzy, co nie? Ale równie przyjemne. Czerwone. A moje? Uwaga. Poczekaj. Najpierw Amciu. Brian, co robisz? On nic nie rozumie. Tycha. Brian nie jest na lekcji. Dość tego. Brian, wrzuć słodycze. Już. Dobra. I? Coś jeszcze? Oddaj to. Nie jestem zadowolony. Wszystkie zapasy. Więcej nie mam. Brzoskwiniowe. Spokojnie. Mam paczkę na czarną godzinę. Chwileczkę. Zmieszczą się w tubce. Pusta. Bingo. Operacja ukryte żelki w toku. Muszę je ułożyć. Świetnie. Powinny pasować. No, do środka. Tada. Gotowe. Kto chce kleju? Ja. Idealne. Brian, nie jedz tego. Hej, chcesz to? Tam, nie trzeba. Jaka naiwna. O, zaraz. 4, 5, 6. Jasne. Na razie, pa. Co to? O, matma. Czemu to takie trudne? Dobrze, spokojnie. Zaczynamy od 7. Schowam 2. To 5. A może 7? Nie, nie 7. Czekaj, już wiem. Znam pewną sztuczkę. Jest w tym pudle. I co? Wow, w środku? Tak, w pewnym sensie. Narysujmy kilka okręgów. Odrysuj coś okrągłego. Zrób otwory nożykiem. Ale ostrożnie, nie skalecz się. I tak w każdym kółku. Teraz pozaginaj. Mają być otwarte. Po
Potem zaklej kartkę taśmą. Proszę. Gotowe. I co z tym? Dobrze, pokażę ci. 7 minus 2? Obserwuj. Przepisz równanie. Proszę, 7. Weź 7 piłek. Widzisz? Odejmij dwie. Pa, pa. Zostało nam 5. Czyli 5. Tak, rozumiem. Równa się 5. Teraz następne. Aha. To jest genialne. To dla ciebie, kochana. Super. Będę dobra z matmy. No weź, po co to? To głupie. Hej, masz nowy smartwatch? Też taki chcę. W sumie zrobię sobie. Z tego. Hej, dawaj. Nie, powiedziałem dawaj. Dobra, daj. Chcę tę część. To idealny kwadrat. Ostrożnie. No, gotowe. Teraz to wytnę. Uwaga na palce, to ostre. Wyjmij środkową część. To tajna skrytka. Nikt się nie dowie. Pięknie. Hej, masz, zaufaj mi. Co? Otwórz to. Dobrze. No nie. Wow, teraz zdam na 5. Świetnie, udało się. Dzięki mnie. Nara. Hurra! Cześć, Molly. Gotowa na zajęcia? No pewnie. Hej, co się stało z moim ołówkiem? O nie, zaczyna się lekcja. Piszemy klasówkę. Mam problem. Żartujesz sobie? Dostajesz 1. To cię nauczy. O nie. To nie fair. Co za dzień. Nie wierzę, że oblałam. To się nie może powtórzyć. Wow, a to co? Wiem, co robić. Będą mi potrzebne tipsy i połamane ołówki. Zacznę od tipsów. Odrobinka lakieru do paznokci. Na wierzch przykleję ołówek. Przycisnę. Teraz reszta. Użyję też temperówki. Idealnie. Teraz muszę je założyć. Paznokcie w unikalnym stylu. Świetne. Można by powiedzieć, że mam pomocną dłoń. Idę na lekcję. Cześć, Jasmine. Dzisiaj jestem przygotowana na każdą okazję. A ten test? Łatwizna. Tym razem na pewno zdam. Czas mija. Skończyłam. Wyglądamy idiotycznie. Takie są zasady. Chyba się spóźniłem. Jasmine, Molly, czemu się tak ubrałyście? Wyglądacie jak kujonki. Nie rozumiem. Jak to? Nie słyszałeś? Przeczytaj sobie. Obowiązkowe mundurki. Że jak? Kiepska sprawa. Co ja zrobię? Mam pomysł. Hej, moja czapka. Oddawaj. Zdejmuj te łańcuchy. Ale mój bling to upokarzające. Co jeszcze? A, no tak. Nie ruszaj się. Czy to naprawdę konieczne? Wygląda zupełnie jak kołnierzyk koszuli. Hej, całkiem nieźle. Później mi podziękujesz. Chodźmy na lekcję. Bardzo dobrze, Molly. Możesz wejść. Nie tak szybko. Coś nie tak? Ale się na mnie gapi? Trochę nietypowy, ale jednak mundurek. Wchodź. Wow, dziękuję! Graba! Nie? Pf! Dzisiejsza młodzież. Co za dzień? Nareszcie w domu. Nie wierzę, że oblałam. Przecież się uczyłam. Och, nieważne. W końcu mogę się zrelaksować. Cześć, chcesz zagrać? Nieźle. Uhu! Tak lepiej. Przy okazji odkurzę biurko Molly, bo sama nie posprząta. A to co? Klasówka? Ciekawe, co dostała. 1? Tak być nie może. Niech ją tylko znajdę. Gdzie ona poszła? O! Podaj! Fajna zabawa! Nie na długo. Hej, wy! Ups, mama jest wściekła. Wytłumacz się z tego. No to na razie.
Muszę iść. Jedynka? Masz szlaban. Nie rób mi wstydu. Musisz się więcej uczyć. Mówię poważnie. I to od zaraz. Do roboty. Skoro tak mówisz... Ach, beznadzieja. Nie chce mi się uczyć. To nie ma sensu. Chwileczkę. Mam pomysł. I to genialny. Wezmę sznurek. Przywiążę go do klamki. Na ścianie przykleję haczyk. Zaczepię o niego sznurek. Właśnie tak. Drugi koniec przymocuję taśmą do telefonu. Dobra, gotowe. Nauka jest nudna. To jest o wiele ciekawsze. Ups, idzie mama. Molly, uczysz się? Oczywiście. Wow, jestem pod wrażeniem. Dzięki, mamo. Hej, co to takiego? Jaka spryciula. Ale mnie nie oszuka. Nie możesz się rozpraszać. Doceniam twój spryt, ale naprawdę musisz się uczyć. Dzięki, mamo. Uf, poszła sobie. Zawsze jestem o krok do przodu. Należy mi się szóstka za przebiegłość. Jestem sprytniejsza od mamy. No dajesz. Nie masz szans. Jeszcze zobaczymy. A masz. Jestem taka zmęczona. To kto zna odpowiedź? Na pewno nie ja. Wcale mnie to nie dziwi. Ktoś inny? Hej, Jasmine! Zasnęła. Czas na drobnego pranka. Sama się o to prosi. Ja, proszę pani. Czyżby? Świetnie. No więc, czekam. Ha, co się dzieje? Chyba przesnęłam. Do tablicy. Jak to? Ja do tablicy? Czy naprawdę muszę? Przecież się nie zgłaszałam. To twoja wina. Rozwiązuj. To super zabawne. Ale mam minę. Od razu ciekawsze zajęcia. Wezmę podręcznik. Może być ten. Został tylko jeden? O, nie znoszę matmy. Czemu nie dostałam czegoś ciekawszego? Uspokójcie się. Dzisiaj piszecie test. Powodzenia. Ta, jasne. I tak zawalę. O, czy ja dobrze widzę? Odpowiedzi! To mój szczęśliwy dzień! Możecie zaczynać. To będzie łatwe. Na pewno zdam. Piątka na 100%. Wystarczy przepisać odpowiedzi. Obserwuję was. Chwileczkę. Co się tam dzieje? Ale mam farta. Nikt się nie dowie. Ściąga! Dzwonek! Czas na przerwę. Tak szybko? Super! Spadamy stąd. Poszły sobie. Muszę się spieszyć. To jej da nauczkę. Wezmę suszarkę do włosów. Potrzymam ją nad stroną. Ciepłe powietrze usunie tusz. Załatwione. Uf, w samą porę. Wracają. To było super! Świetnie się bawiłam. Dobra, skończę test. Hej! Coś tu nie gra. Gdzie się podziało odpowiedzi? O nie! Jak to możliwe? Tak, to dopiero zagadka. tego nie wiedziałam. Dobra, dość tego czytania, bo zaraz usnę. Jasmine! Mamo? Kochanie, wstawaj. Jesteś spóźniona do szkoły. Co? Niemożliwe. Jak to się mogło stać? Uff, zdążyłam. W samą porę. To równanie jest fascynujące. Chyba tylko dla niej. Oczy mi się same zamykają. Czy ktoś tam chrapie? Jasmine, obudź się. Przepraszam. Jak już mówiłam, już w starożytnej Grecji. Kiedy się skończy ta lekcja? Chwileczkę. Jestem taka zmęczona, ale nie mogę zasnąć. Mam genialny pomysł. Założę okulary. Czas na malowanie. Na początek czarna farba. Namaluję kółko na szkle. Dodam kilka szczegółów. Ma przypominać otwarte oko. Teraz mogę sobie spokojnie kimnąć. Przechodząc do czasów rzymskich. Co to za hałas? Ktoś znowu chrapie. Hej! Nie spać mi tu! Co? A! Jestem rozczarowana. To bardzo ważna lekcja. Przynajmniej Jasmine mnie słucha. Wzorowa uczennica. Bierz z niej przykład. Zaraz, Jasmine? Coś tu nie gra. Wiedziałam. To
Całkiem sprytne. Szkoda, że sama o tym nie pomyślałam. Muszę słuchać nudnej lekcji. Dzisiaj będzie o symetrii. Słucham? Co? Opowiadaj! Wiem, co zrobimy. Hej! Widzisz to? Patrz! X! I młotek? Chodź! Coś tam jest? Nic! No to wygląda. Albo po prostu użyjemy młotka. No! Dotrę do sedna sprawy. Uhu! Przebiłam się! I co? Ale numer! Sekretny pokój! Tylko dla nas! Jest nawet worek sako! Fajnie! Ha! Mam przekąski! Molly? Gadający kot? Hej, to moje! Kto tak powiedział? Ja tak mówię! Dawaj! Hej! Moje! Rany! Fuh, ale się rządzi! Tak już lepiej! Twarda ta podłoga! Jakie dobre! Hej! Ha? O, sorki! No niby! Nie znoszę śmiecenia! Za to lubię okazję na recykling! Mam genialny pomysł! Owinę butelki taśmą! Gotowe! Jeszcze trochę! W różnych kolorach! Jak ona może tyle pić? Butelkowe łóżko! A żeby było mięciutko, przytulny kocyk i kilka poduszek. Wow, idealnie. Mega wygodne. Co o tym sądzisz? Skąd wzięłaś łóżko? Sama je zrobiłam. Czuję się prawie jak w domu. A te rzeczy... Powinnam to posegregować. Widzę potencjał. Mimo masy pajęczyn. Ha. Co to takiego? O, pluszowa myszka. A gdyby była prawdziwa? Możemy udawać, że jest. Hej, co? Zobacz. Co? Znalazłam coś. Coś tu zdechło. A, mysz! Zaraz, to zabawka. Ale miałaś minę? Bezcenne. Komiks? Do śmieci. Czekaj! Co? Może się przydać! Czaisz? Chyba tak! Super! Czas na trochę kreatywności! Rozprowadzę pędzlem klej! Gotowe? Pierwsza strona! Wcale nie musi być równo! Nawet lepiej, żeby było chaotycznie! Jedna strona na drugiej! To samo po bokach! To bardzo proste! Widzisz? Wow! Wygląda świetnie! Te śmieci są do niczego. Podoba ci się? Cudowne! Ale to jeszcze nie wszystko. Gotowa? Tak. No to już! A, no tak, nasze rzeczy. Książki idealnie pasują. Pomyśleć, że to był... nudny biały regalik. A teraz wygląda rewelacyjnie. Nawet myszka się zmieści. Już się nie rusza. Tak. Zaraz co? To ta pluszowa. Zapomniałam. Jesteśmy kwita. Podoba mi się tu. Trochę mój styl, trochę twój. A na środku nasz wspólny. Dokładnie. Jesteśmy niesamowite. Tak samo jak ten pokój. Z wąsami jej do twarzy. Ups. Dzień dobry pani. Do aresztu szkolnego. Nudzi mi się. Bez telefonu. Bez przekąsek. Bez szpilek. O, i bez zabawy. Tylko nauka. Słuchajcie uważnie. Uciekamy? No pewnie. Tylko cichutko. Szybciej. Ciii. Nie patrzy. Huh? Wow! Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Wow! Nigdy tu nie byłam. Ja też nie. To by
będzie nasza kryjówka. Zielone skarpetki ostatecznie mogą być. Śliczne buty. Ale zaraz. Kolor się gryzie. Papa, a może fioletowy? Też kiepsko. Czerwony? Nic nie pasuje. Pomarańczowy? Nic z tego. Beznadziejne. Co to za zapach? Skarpetki? I to cały stos. Żartujesz sobie? Dziwne. Serio? Hej! Upsy, przepraszam. Ta, spróbuj wielokolorowe. Ha? Hej, jakie ładne. Dzięki. Teraz nie muszę wybierać koloru. Cieszę się. Ale ta góra skarpetek, można je wykorzystać. Zgadniecie do czego? Zaraz się przekonacie. Widzicie wzorek? To całkiem zabawne. A teraz zawijamy. Trochę to potrwa. Nareszcie. Uff, muszę się pochwalić. Co tam? Cool. Nowy dywanik? Skąd to masz? Wygląda jak moje... Nie wiem, o czym mówisz. W każdym razie śliczny. Zaczyna się robić przytulnie. I to jak? To co, okno? Nie, oświetlenie. Ale świeże powietrze. Chcę lampkę. Co? Światło. Oh. Ale uparta. Chyba raczej ty. Światło. O, oh, jak miło. Niech ci będzie. Jak to? Hej, kto to odłączył? Nieważne. I już. Załatwione. Co jest? Jakiś problem? Tak jakby. Może ten psztyczek. Też nie. Co? Ano tak, brakuje żarówki. Ciekawe, co się z nią stało. Szkoda. I co teraz? Balonik. Przyda mi się do czegoś? Warto spróbować. Wezmę papier i klej. Dużo kleju. Oderwę listek papieru. Zanurzę go w kleju. I przykleję tutaj. Pokryję tak cały balonik. To trochę żmudna robota. Ale rezultat będzie tego wart. Następnie wezmę karton. A konkretnie tekturowy okrąg. Wycięty we właściwy rozmiar. Dzięki, baloniku. Twoja rola dobiegła końca. Teraz wystarczy pomalować. Nie zostawię przecież białego. Prawie gotowe. Poczekać, aż wyschnie. I nałożyć tekturę. No i pięknie. Moja własna planeta. Niech stanie się światłość. Wow, ale śliczna. Jestem z siebie dumna. Sama to zrobiłaś? Ale masz kosmiczne klimaty. Mogę się dosiąść? Pewnie. Poczytajmy razem. Nasz pokój jest po prostu super. Trochę w moim stylu. I trochę w moim. I przez to jest wyjątkowy. Jesteśmy genialne. No jasne. I znowu szkoła. Hej, but mi się rozwiązał. To się mogło źle skończyć. Nie! Moje okulary! Co zrobiłeś? Zepsute. Może jakoś je założę. Ślepa! Wszystko jest rozmazane. Czemu mi się to przytrafiło? Ha? To był tylko sen. Ha, to mi daje pewien pomysł. Tak, to rozwiąże problem. Przykleję to sobie na czoło. Założę okulary. Wow, siedzę obok Liama. Jest taki przystojny. Tylko spójrzcie. Na co się gapisz? Na ideał. Nie mogę przestać o nim myśleć. Gdyby tylko wiedział. Cześć, Jasmine. Szaleję za tobą. Wiem, że czujesz to samo. Tak. Słuchajcie uważnie, bo to będzie na klasówce. Aha. Jasmine, słuchasz mnie? Co robisz? To nie wygląda na notatki. Daj mi to. Co tu mamy? Zamknięte.
No proszę, tym razem ci daruję. Daruje mi? Ha? Po prostu nie zna kodu. Gdzie skończyłam? Chwilka. Ups, zauważyła. Tak jak zaplanowałem. Wow, Liam mnie lubi? Marzyłam o tym. Cześć. Jak leci? Jak zwykle. Za dużo nauki, za mało zabawy. Ale co zrobić? Widziałaś wczoraj ten film? Ale się bałam. Ile książek tam masz? Miałam po nim koszmary. Może chipsa? Pewnie. O, spójrz na to. Co ty robisz? Wow, skąd te śmieci? Spójrz na to. Wolałabym nie. Nie jestem zbyt zorganizowana. Pełno tu okruchów. Obrzydliwe. Lepiej to posprzątam. Pomóc ci? Przyda ci się to. Co to takiego? Nie rozumiem. Wszystko muszę za ciebie robić. Potrząsnę plecakiem. I co? Zobacz. Wow, zero okruchów. To jakieś czary. Niesamowite. Wielkie dzięki. Od razu posprzątam też biurko. Zwariowałaś? Wow. Pip, pip. Jasmine, mam coś dla ciebie. Gdybyś chciała sobie pomalować. Wow, serio? Uwielbiam malować. Stworzę arcydzieło. Zaczynamy. Może jednak trzymaj się kartki. No to stolik do wymiany. Jasmine? Tak? Dzisiaj już goliłam wąsy. Ostrożnie. Ech, zbyt dobrze się bawię. Właśnie tak. Moja mała artystka. Zaraz wracam. Czas na relaks. Nie, to niemożliwe. Coś ty narobiła? Ozdobiłam salon. Ozdobiłaś? Muszę to naprawić. Nie rób tego więcej. Picasso nie miał takich problemów. O, to nie fair. Przepraszam, kochanie. Niepotrzebnie krzyczałam. Pokaż ten kubek. Tak sobie myślę. To jest to, czego potrzebuję. Koniec z rozlaną wodą. Wow, ale fajowe. Pić mi się zachciało od tego malowania. Nie pij tego. Nie mogę do tego dopuścić. Muszę coś wykombinować. Popryskam pędzelek wodą. Powinno zadziałać. O, daj mi. Chcę spróbować. Piu, piu. Już tego żałuję. Też kiepski pomysł. Czas na zakupy online. Może być to. Wow, szybka dostawa. W takim razie otwieramy. O to chodziło. Idealne. Najpierw woda. Nalewamy tutaj. Teraz obrócić. To dla ciebie, Jasmine. Wow, ale superowe. Wypróbuję. Zanurzam pędzelek, żeby się cały zamoczył. Teraz naciskam przycisk. Wow, widzisz to? Świetne. A przy okazji umyję ci buzię z farby. Mamo, łaskocze. Ach, nieważne. Bądź kolorowa. A potem poprosił mnie do tańca. O, klasówka. Że co? Nic się nie uczyłam. Obleję jak nic. Spoko. Wszystko pod kontrolą. Mam ściągę. Ściągasz? To będzie nasz mały sekret. To dla ciebie. Wow, to moja pierwsza ściąga. Wbiję ją na szpilkę i przykleję pod biurkiem. Będzie się obracać. Nauczycielka nic nie zauważy. Ups, właśnie idzie. Co tu się dzieje? O, chyba wszystko w porządku. Dobrze, nie przeszkadzam. Mało brakowało. Przybij piątkę. Wciągająca książka. O, cześć, Jasmine. Cześć, mamusiu. Pomożesz mi przy pracy domowej? Matematyka, co? Zobaczmy. To całkiem proste. Na przykład to równanie. Już w starożytnej Grecji. O czym ona gada? Spróbujmy jeszcze raz. Jeden paluszek na tej dłoni i jeden na tej. Dodać je razem i... Gdzie ona poszła? Jasmine, gdzie jesteś? Wolę się pobawić. Bu!
Buzi, buzi! O, cześć! Musimy skończyć pracę domową. Musimy? Chwileczkę. Mam pomysł. Kochanie, słuchaj uważnie. Zaczniemy od podstaw. To zajmie tylko chwilkę. Musisz poznać te równania. Jupi! Wszystko jasne? To nie działa. Mam inny pomysł. Wytnę kartkę w ten sposób. I drugą podobnie. Sunę cyferki przez ten otwór. Teraz spróbujmy. 3 plus 5 równa się 8. To działa. Łatwizna. Wow! Spróbujmy następnego. Przesuwasz dodawane cyfry i masz odpowiedź. Samo się rozwiązuje. Jesteś genialna! Przyda ci się w rozmaitych zadaniach. Dzięki, mamusiu. Żaden problem. Już wróciłaś? Cześć! Dostałam 5 z plusem. Gratulacje! Jestem z ciebie dumna. Mam kolejne zadania. Te są o wiele trudniejsze. Masz. Co? O nie. To limitowana edycja. Kupiłam ostatnią. To najnowszy styl w Paryżu. Jaka śliczna. Szykowna. I do klasy. Ups, przepraszam. Moja torebka. O nie. Zepsuła się. Chwilka. Mam pomysł. Ha, to się może udać. Przypnę pasek do zeszytu. Dodam też bryloczek. I gotowe. Idę na zajęcia. Co tam masz? To moja nowa torebka. Całkiem wyjątkowa. A długopis? Trzymam go tutaj. Proszę. Zazdroszczę ci. Też bym chciała taką mieć. Jest unikalna. Świeżo kupione. Farby i kredki. Czyż nie są cudowne? Ale się podniecają. Zwyczajne farby i kredki. Ja im pokażę. Liczy się talent. I gotowe. Ładnie mi wyszło, co? Hej, popatrzcie. Słyszycie mnie? Jak tęcza. Zero reakcji. Frustrujące. Zacznę od początku. To będzie buźka. Tutaj coś maznę kolorem. Podejście drugie. Co powiecie na to? Nie mogę się doczekać plastyki. A to co? Na co się gapicie? O, tak. Poddaję się. Cześć, kochanie. Coś nie tak? Nikt nie docenia mojej sztuki. Nie mam drogich farb ani kredek. Oj, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Zaczekaj chwilkę. Te obrazy są fantastyczne. Masz ogromny talent. Pomogę ci. To dla mnie? Dzięki! To podniesie moją sztukę na wyższy poziom. Muszę je wypróbować. To ekscytujące. Zacznę od pomarańczowego. Wystarczy włożyć. Wow! Ale super! O czymś takim marzyłam. Rewelacja! Dziękuję, mamo. Nie mogę się doczekać szkoły. Wow! Fajowe! Każdy artysta powinien to mieć. Hej, a co ze mną? Rysowałam kwiatka. Co tam marudzisz? Mogę dotknąć? To niesprawiedliwe.